Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek ze Speedruna 3.0. Gram na 10 minut i komentuję ruchy. Mam ranking aktualnie 2.159. No i lecimy. 2.297, pięknie. No to będzie na pewno ciekawa rozgrywka. C4. Zagrajmy posunięcie E5. Partią angielską tutaj się wszystko zaczęło. Ostatnio też miałem okazję analizować bardzo piękną partię Roberta Fischera w partii angielskiej, gdzie właśnie grał posunięcie E5 i spróbuję ją, znaczy nie wiem, czy uda się skopiować, a zależy jeszcze jak białe zagrają, z taką bardzo ciekawą opcją gry na inicjatywę. Ale już widzę, że po skoczek F3 nie powtórzy się ta sytuacja. No dobrze, zastanawiam się teraz nad F5, D4 tutaj, wygląda zacnie. Zagrajmy F5, troszkę może mniej standardowo niż zwykle, bo można oczywiście wyprowadzić skoczka i to wszystko będzie działało. D4 jest ruchem zrozumiałym, bicie jest złe, bo ten pionek F5 zostaje taki osamotniony, lepiej go przepchać. Oczywiście to zawsze jest coś za coś, tutaj białe mają fajną diagonalę gońce, żeby sobie tutaj fajnie pograć. What? A tu? Nie mogę? No, bo zbiję tu. Ale zaraz, chwila. Skoczek D2, naprawdę? Poczekajcie, ja pierwszy raz coś takiego widzę. Czy ja dobrze to... Moment, ja muszę to przeanalizować. No, już w piątym ruchu? Tak, tak. No, na pewno odbije, bo inaczej pionek więcej. No i co wtedy? Odbije, on odbije i mam problem z pionkiem E5. No tak, będę miał problem z pionkiem, to się zgadza. Nie, no nie mogę zbić. No nie mogę, bo tu. Ale jak zbiję na E2? No też nie, no bo hetman zbije i... No nie, no nie mogę zbić. Skoczek E6. Niestety nie mogę zbić pionka. Okej, no to zagrał w miarę szybko, więc to nie może być podstawka też. Ale sprawdzić trzeba. E3! Uważam, że to jest posunięcie trochę słabe, bo myślałem, że on będzie gońca chciał wyprowadzić. Najpierw w tej sytuacji zagrać skoczkiem, a potem... No dobra. Wygląda na to, jakby podstawił, ale nie, no bo chodzi o to, że takie E3 jakby w panice troszkę zostało pograne. No to teraz tak, albo w ten sposób, albo w ten. No dobra, zagrajmy szybko goniec E7 z bardzo prostym planem zrobienia krótkiej roszady. Rozwój tu jest bardzo istotny. D5 zagrać nie chcę, bo pionek już tylko czeka, żeby mnie tutaj wybić. To troszkę wygląda jak obrona francuska odwróconym kolorem. Więc tutaj robimy roszadę. Przeciwnik prawdopodobnie też. No to dobrze. I wtedy chyba trzeba zagrać po prostu D6. D6 i... No tak, żeby goniec miał tutaj jakieś życie. No i teraz pytanie, co on będzie robił. Bo on może na przykład przez F3 próbować grać. No może. Więc jak zagra F3, to pewnie go zbije. No muszę tu poprzestawiać swoje figury teraz. Pokombinować, no bo gońcem tutaj nie wolno, bo jest D5, goniec D7, B4 będzie grał na tym skrzydle, A5, no taki ruch się zauważa, ale nie chcę go za bardzo wykonywać. I teraz pytanie, bardzo mi się chce wyprowadzić, a może zagrać wieża E8, czyli wieża by się bardzo też tutaj przydała. Czy goniec D7, goniec E8 i goniec F7, długi plan. A może B6 i tu? Dużo jest takich możliwości. Bo tutaj nie wolno, bo jednak to D5 jest bardzo kąśliwe. Może hetman E8, ale skoczek mi wjedzie. Dobra, goniec D7. Niech będzie tak na razie po ludzku. Wygląda to dziwnie, ale gońca po prostu chcę przestawić tutaj. Może będzie okazja do tego, żeby gońcem zagrać na H5. Dlaczego by nie? Oczywiście nie mogę teraz, ale jak hetman na przykład odejdzie, to goniec H5 nie wykluczam. Hetman E8, hetman B6, może G5, chociaż też wygląda ryzykownie, bardzo ostro. Na razie kulturalnie goniec D7. Przeciwnik myśli, no B4, takim ruchem będziesz chciał mnie poczęstować, to już wiem. No dobrze, goniec E8, tak żeby po tym posunięciu mieć opcję skoczkiem na B8 i potem przejść nim na D7. Tak, wiem, wygląda to bardzo wolno i dziwnie, ale dobra, teraz tak, goniec F7, muszę celować w tę stronę. Większa swoboda, troszeczkę. Chociaż jeszcze po takim ruchu zastanawiam się, czy skoczek A5 nie jest dobre, bo po skoczek B3 zawsze go wymienię. Dobrze, jest H3, miękko. Może A6 w ogóle? A6 też jest ciekawym posunięciem, dlatego że po tym ruchu bicie.
Tutaj i te pionki moje będą trochę lepsze. Gramy A6. A6. On może sobie pomyśleć, a, zagrałem H3, on gra A6. A6, taki zwykły amatorski ruch. No nie do końca. Według mnie nie do końca, bo jak jest B5, przypomnę, to jest bicie pionkiem, koń A5. I ja mam cały czas jedną wyspę pionową, on ma już dwie. Z reguły te dwie są gorsze. What? G4 zagrał? Kamikadze jakieś, czy co? No bije. Tutaj bronię pionka, on tak. Tu, no zbije mi tego, ale tu się otworzyła pozycja bardzo. Nie, no G5 będzie ten. Bije, oczywiście, że bije. Nawet się nie zastanawiam w sumie dłużej. Jasne, że tak. Co on kamikadze jakieś tutaj robi? No goniec idzie na G6, bronię pionka. Na razie bronię, twardo. No po tym ruchu odchodzę. Jak zbije, no to zbije tu. No zobaczcie, cyk. Czekajcie, bo może jeszcze jest dobre opcje, dobra jakaś opcja odejścia na lepsze pole, ale nie widzę. No nie, na D7. I dobrze, że poszło A6, bo po tym ruchu skoczek nie musi iść tu i nie będzie przyblokowany, tylko pójdzie tędy. A skoczek zawsze może tutaj wskoczyć na E5 po ewentualnym ruchu D5 ewentualnie. No, po ewentualnie. No dobrze, oddam parę gońców, ale on jej nie zbije, ja pionka odzyskuję. Wszyscy są zadowoleni, król jest odkryty, super. Teraz pytanie, jak to wykorzystać? F4 oczywiście się narzuca i prawdopodobnie ten ruch zostanie zagrany. Już się zastanawiam, czy tak nie odejść. Dziwnie to będzie wyglądać, bo hetman G3 i tutaj się będzie bronił, ale z drugiej strony mój hetman będzie miał. What? A, okej, okay, mądrze, nie mogę tutaj, bo dostanę widły. Aha, ha, ha. Faktycznie muszę tędy zagrać. No dobra, wracam. To ładnie to wymyślił. Ale dobra. Dobra. F4. Kurczę, może to jego H3, G4 takie szalone jest całkiem ciekawe. Teraz się tak zastanawiam, czy to faktycznie nie jest dobre. Dobra. Okej. Chcesz mi wejść tutaj. Też znalazłeś słabe pole. Bo teraz tak. Zagram tu, on da szacha, ja ucieknę i będę chciał skoczkiem wejść tu, spróbować wymienić. Nie mam wyjścia. Uciekam gońcem. Tracę trochę na to czasu, ale chcę uwolnić moje figury. Może się wydawać pozycja bardzo zła czarnymi. Może taka w sumie i jest. Lecz optymistycznie patrzymy na to wszystko, jak zawsze u mnie. Trzeba optymistycznie patrzeć. Bo teraz tak, jak będzie na przykład taka sytuacja, on zagra jakiś ruch, nie wiem, w stylu, o właśnie, taki. Gram tu, aha, on da szacha, ucieknę i on skoczek G5. To jest niezłe, może H6, to wszystko za wolne jak dla mnie. Tutaj, on tak. No dobra, gram, muszę tak. Będzie szach, ucieknę, przecież goniec broni mi na F7. Potem H6. Jeżeli tak, no to mam strzał. No tak, tu. Taki ruch, co? Będzie mnie gniódł. Gniótł. No ale tu mam opcję goniec H5 na szczęście z tempem. Bo tutaj nie ma wtrąceń, bo bije hetmana. Ani nie ma tutaj wtrąceń. I w następnym ruchu chyba zbiję albo zagram skoczkiem. Dobra, biję, wymieniam te figury i skoczek zagrywa na D7 od razu. Jak go tutaj przytrzymam, na przykład skoczkiem wejdę. No dobrze, mam skoczka w grze, no. Oczywiście zrobiło się tu bardzo gorąco, ale jak zagram tak, ja wiem, że optymistycznie patrzę na pozycję zawsze. Optymistycznie. Tutaj nawet po oddaniu. Czy tak? No nie, skoczek zbije. Ale zagram tu, jak on zbije, zbije, nie będzie opcji mata. Skoczek stoi bardzo dobrze. A może są jakieś konkrety? Tu. Dobra, gram tak. Poświęcam pionka, żeby się troszkę oswobodzić. Czasem może to jest dobre, bo też chodzi o to, że jakbym zagrał tutaj, to by mi zablokowało bardzo końca i nie widziałbym jakiejś opcji, żeby się przedostać. No ale jednak się skusił i dobrze. Tak zakładam, że dobrze. Skoczek E4 stoi u niego świetnie, więc po takim zagraniu zagram tak. Nie, on nie zbił nawet pionka. No, bał się takiego ruchu? Serio? Aha, wieża przejdzie tędy. To nie jest obawa, moi drodzy. To jest wzmocnienie pozycji z jego strony.
No naprawdę, ustawiłem tutaj gorszą grę po prostu. Najgorsze jest to, że nie mogę nawet tak zagrać i wymienić hetmanów na G5. Właśnie. On tymi figurami stoi świetnie. Co, z wora będzie trzeba wychodzić? Czekajcie, a tak? On tu, ja tu. On zbije, zbije. Wygląda to bardzo, bardzo niebezpiecznie. A co, tu twardo się bronić? Goniec F6, bronimy się. Jeżeli wieża H2, to chyba goniec F7. Jak będzie mnie tu chciał zamatować, no to tak zagram. H6 po prostu. Będę chciał tu i będę chciał wybić. Źle to wygląda, bo otworzył mu też wieżę. No muszę tak, bo groziło też bicie i po tym ruchu król miałby problemy. Więc goniec zasłonił tutaj opcję dla króla na G8, na szczęście. No twardo będę bronił. Oczywiście on będzie figurami ciężkimi próbował mnie tutaj maltretować. Jeszcze się tak zastanawiam bardzo poważnie. No chyba nad biciem jednak, no. Albo nad przełomem. Jak zagram tak, on przepcha, jak ja zbiję, to on nie będzie mógł tym pionkiem zbić, bo będę miał strzała tutaj. O! Ale on zbije tu. Chyba, że królem zagra na H1, to wtedy B5 będzie ok. Ale zależności się pojawiają w pozycjach. Jedno jest pewne. Chyba trzeba grać już na tym poziomie swoje debiuty bardziej, niż za bardzo kombinować. Jak się trafia gość z 2300, to już lekko nie ma. No właśnie, bo tak król H1 może się narzucać, bo też chce wprowadzić wieżę. A, zagrał mądrzej. Ale. Tak. Tam szukam szacha jakiegoś. Może po tym biciu on po prostu zbije tym, ale nie, no zbije tym. No dobra, gram tak. Bo przecież po C5 tutaj zagrał. Ciekawe. Dlaczego tak szybko? Przecież jak on mi zbije tu, ja zbijam, on tak. Dobra, zbijam tutaj. Jeszcze wieża ma tutaj. Czy tutaj trzeba stąd próbować chłopać kontra? Zbiję na C4. On mi plaśnie tu, F6, tu i będzie problem. Więc ja muszę tak najpierw zbić. Muszę zbić gońca najpierw. Bo jak mi zbije tutaj i zagra F6, to ja będę miał opcję bicia wieżą. Goniec E6. Natężenie figur byłoby tu zbyt mocne. Pięcioma figurami mnie atakował. Teraz atakuje mnie czterema. Nadal zbił tym. Okej, tutaj się wieża szykuje. I opcja bicia tu. Wieża tu i tu. Zagra tak. Brakuje mi tempa. Szkoda, że już nie mam tutaj zbitego pionka. Tu. Tu i dostaje mata. No tak. Tu nie mogę. Czekajcie, jak zbiję tu, on tu, a ja tu. Nie, no to bez sensu. Znowu brakuje mi tempa. Tak? Nie.
Takie 8. No nie, bo tu mi plan się z matem. Ajajaj! Porobiło się. Dobra, bije. Co ja mogę zrobić? No wieża G6 już szybko zagra zapewne. Zbił? Co on zrobił w ogóle? Nie ogarnął! Wieżą czy hetmanem? Szybko myśl. Hetmanem to będę groził matem. Dobra, hetmanem. Co on zrobił w ogóle? Wieża G6! I wygrywałeś! Nie no, czary mary się dzieją, słuchajcie. No wieża F2 może, tak? Ale już... już zaczynam żyć. No tak, tutaj... Zaczynam żyć czy nie zaczynam żyć? Może zostawić sobie tego szacha ewentualnie. Tak, gram. Chodzi o to, żeby mieć szacha tutaj i... po prostu ruch z tempem. A, mało mam czasu teraz. Pionek musi zasuwać. Dobra, muszę w miarę szybko zacząć grać. Bo ten pionek na szczęście jest wolny. To jest jakaś moja nadzieja. Ten jest przytrzymany, ten jest wolny, niebezpieczny. Hetman G6, co? A, bicie jest nawet. Dobra, tak, blokuje. Kurczę, nie zauważyłem. Jedyna moja nadzieja to w jakimś wiecznym szachu. Dobra. Oj, podstawiłem. Co ja w ogóle gram? Nie wziął. Idę tym pionkiem specjalnie, żeby próbować zamieszać takim ruchem. Bo teraz jestem królem blisko, teraz mogę wymienić hetmany, bo dwa pionki będą uciekające. Są w miarę zaawansowane. W miarę są zaawansowane. Myśl, Krzysztof. Tak. Tu szach, uciekam. No, wieczny szach mnie zadowala, ale... No tak, zadowala mnie wieczny szach, no bo tutaj jak pionek do przodu, no to... Będę go szachował tutaj cały czas, no. No tak. Remis? Jeszcze ewentualnie tu, ale to już jest taka desperacja, jeśli chodzi o wygrywanie. On chce wygrać. A tu? Tutaj wygrywam, bo król łapie te pionki. Pomylił się. Pionki są oddalone. Czy nie są? Król? On chyba coś pokiciał. Pokiciał? Co to za słowo? Chyba wygrywam. Ale jaja. No kolejne wyjście z wora. Ja nie mam... Ja brak słów, przepraszam. No brak słów, no. Ja będę chyba cały czas ustawiał gorsze pozycje. No do góry. Do góry. Do góry. No i koniec. Uff. No niesamowite, słuchajcie. Aż zerknę. Patrzę tylko na pasek, jak się on zmienia. Bo nie mam niestety silnika na tym koncie, bez wykupionego premium. No tak, widzę, że tutaj się robi nieprzyjemnie. O, ten ruch chyba już nie był najlepszy. Ciekawe, jaki był. Poważny błąd. Nie otwiera. Trzy błędy. Przegląd partii może mi coś pokaże. Czy dobrze widać? Nie widać. Co? Nie widzicie teraz. Scena nie jest zmieniona. Dobra. O właśnie. No tak, to już topa, jak widać. Pasek mocno i tutaj już koniec. Coś tutaj jest, tylko nie wiem co. Jakieś poświęcenie? Bicie? To pasek trochę wraca, co? No i tu wieża G6. Tu się pomylił. O właśnie, wiedziałem, że skoczek F6 jest błędem. Widzicie? Pasek ładnie wrócił, więc... No tak.
Ciekawe, czy potem miałem też przegraną. Bardzo możliwe. Już to widać. Tutaj mógł pionka zbić, nie zauważył. No już tu się pasek wyrównuje. Tak, tu się wyrównuje. No dobra, wyjście z wora zaliczone. Moi drodzy, jedna partia myślę, że na ten odcinek. Widzimy się w kolejnych. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.